Ja po zażyciu LSD miałem niezwykłe doświadczenia zupełnie i jednym z tych doświadczeń było na przykład doświadczenie telepatii. Na kim testowałeś? Słyszałem, co ludzie myślą. Słowo honoru. Mam nadzieję, że nie wziąłeś LSD teraz przed niczym. Nie. Dzień dobry Państwu, witajcie. Tu Melina Weserok, a ze mną, z Wami na kanapie Tomasz Tomek Lipiński. W zasadzie jak teraz się, Tomasz czy Tomek? Znaczy, nie, no Tomasz, w dowodzie mam Tomasz oczywiście, ale wiesz, przez całe życie mi się wydawało, że to jakoś tak szalenie oficjalnie brzmi i tak się bardziej utożsamiałem zawsze z Tomkiem, wiesz, ale no, wiesz, bo niektórzy zmieniają, no na przykład, nie wiem, Radosław Sikorski kiedyś był Radkiem, no ale jednak już... Nie, ja przyjąłem taką zasadę, że tam, gdzie że w działalności muzycznej jestem Tomek, a w działalności pozamuzycznej jestem Tomasz. No, Panie Tomaszu. Panie Tomaszu, tak. Swoją drogą, tak szykując się do tej rozmowy, przypomniałem sobie, chyba to był pierwszy kontakt, kiedy robiłem z tobą rozmowę, pamiętam, w łazienkach, zresztą ustawiał nas Mikołaj Lizu, to był jakiś początek lat 90. Coś było, tak. Ja sobie uświadomiłem, że wydawaliśmy się wtedy, nazwijmy to tak, bardzo dojrzałym mężczyzną, a miałeś max 40 lat, czyli dużo mniej niż ja mam dzisiaj. W 90 dokładnie miałem 35. To musiał być jakiś 90, no parę lat później. No, około 40. Tak nam się ta perspektywa zmienia. Wiesz, jak masz 20 lat, to 30-letni człowiek jest... Tak, do piachu. 40-letni to już w ogóle. Time flies. Słuchaj, chciałem zacząć od cytatu. Okay. Mój brat, który nie ma nic wspólnego ze sceną rockową, lubi powtarzać czasem, lubię ten greps. Rock and roll to nie bułka z masłem. To jest jego odpowiedź na różne rzeczy. Czy mógłbyś mi to twórczo rozwinąć jako doświadczony rockman? Słuchaj, no to jest trudny zawód, tak, na pewno, wiesz, to znaczy, wiesz, mi jest strasznie trudno mówić w imieniu rock'n'rolla, bo moja droga jest dosyć, wydaje mi się, specyficzna, nietypowa, bardzo indywidualna i wolę mówić w swoim imieniu, znaczy tak, rzeczywiście moja droga muzyczna, rock'n'rollowa, czy muzyczna generalnie, rzeczywiście to nie była bułka z masłem, bo to jest potwornie wymagający zawód. Znaczy, jeżeli się decydujesz na to, że rzeczywiście chcesz to uprawiać jako zawód, to zderzasz się z całą masą, przecież ja mówię, jak to wyglądało wtedy oczywiście, bo żyjemy w innej rzeczywistości, ale te 44 lata temu, bo ja debiutowałem 44 lata temu, i wtedy zderzasz się z całą masą rzeczy, o których w ogóle nie wiesz nic, a od których zależy właściwie wszystko. Wszystkie rzeczy prawne, wszystkie rzeczy dotyczące w ogóle funkcjonowania jakby w show biznesie, zwłaszcza że ten show biznes był w PRL-u szalenie dziwny, bo był koncesjonowany w tym sensie, że na wszystkie działania były przewidziane urzędowe stawki, tabele, więc bez względu na to, ile ludzi przychodziło na twój koncert, jeżeli wpadałeś w daną, wiesz, rubrykę stawki, no to po prostu dostawałeś tyle pieniędzy. Czyli jeżeli zaczynałem ja jako amator bez muzycznego wykształcenia, to ja zaczynałem od 100 zł za koncert, co było mniej więcej tyle, ile dzisiaj 100 zł, tak porównując do większości produktów. Po jakimś czasie, jak już miałeś trochę doświadczenia, to było 400 zł, a taka stawka, powiedzmy, półzawodowa to było 1500, wiesz, a więc były takie... I to nie miało znaczenia, wiesz, mogło przychodzić, wiesz, 1000 osób na twój koncert, byłeś amator, dostawałeś 100 zł, więc tego typu rzeczy. Oczywiście umowy, które podpisywałeś, nie wiedząc tak naprawdę do końca, co podpisujesz, bo nikt ci nie powiedział, nie było, wiesz, no, nie było nawet wielu prawników, którzy się tym zajmowali, więc znalezienie takiego prawnika do takiego młodego jakiegoś dzieciaka, wiesz, płacenie mu za coś, wiesz, w ogóle jakby nie było mapy drogowej, wiesz, nie było drogowskazów, to wszystko było... A jeżeli jeszcze w dodatku chciałeś iść taką drogą nieprzewidzianą przez system, bo system przewidział drogę dla takich sytuacji, trzeba było zdać egzamin przed komisją weryfikacyjną sławetną, wiesz, która
formalnie miała służyć do tego, żeby zachować odpowiedni poziom twórczości, która się pojawia, że tak powiem, w obiegu publicznym, ale oczywiście przy okazji służyła jako cementowanie ludzi, którzy, czy pozycji ludzi, którzy na tym rynku byli dobrze osadzeni. Jak sobie popatrzymy na przykład na wszystkie festiwale piosenki polskiej przez ostatnich na przykład 20 lat PRL-u, no to wśród autorów na przykład tam się przewija dosłownie kilkanaście nazwisk, prawda? Więc to mniej więcej tak wyglądało, a już szczególnie nie lubiano artystów, którzy próbowali wejść ze swoim własnym repertuarem, no bo to odbierało chleb zawodowym autorom. I oczywiście był ten lęk, że ci nowi autorzy też będą pisać, ci amatorzy, wiesz, ci uzurpatorzy, wiesz, będą pisać złą muzykę i złe teksty. Słuchaj, dwa lata temu ogłosiłeś u siebie na fejsie, tak, że schodzisz ze sceny, koniec. No i jakby właśnie pytanie, gena nie wydłubiesz, czy po prostu nie wytrzymałeś? Co się, rozumiem, że to pytanie już padało, ale... Ja wiem, ale to wiesz, bo to jest też ciekawe. Ja się w pewnym momencie, bo tak, w 2017 roku, czyli to już parę lat temu, ale kurczę, się wydaje przed chwilą, nie? Więc umarła moja mama, a miesiąc później zostałem wybrany do zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAIX. No wyjaśnijmy widzom, którzy nie wiedzą. Stowarzyszenie Autorów ZAIX jest stowarzyszeniem autorów, jak sama nazwa wskazuje, tak zwaną organizacją zbiorowego zarządu, a przekładając to na język polski, oznacza, że autorzy powierzają swoje utwory ZAIX-owi i ZAIX ściąga wszystkie należności dla tych autorów z racji eksploatacji im wypłaca, potrącając tam kilkanaście procent na utrzymanie całej tej struktury. No i w 2017 roku zaczynasz pracować. Tak, jest to bardzo, był to bardzo, wiesz, ciekawy i powiem ci, jeden z najciekawszych okresów tak naprawdę w moim życiu, bo ja się mnóstwa rzeczy nauczyłem. Nie tylko w sensie, wiesz, tych wszystkich zagadnień dotyczących praw autorskich i tak dalej, ale czy całego rynku właśnie tych praw i pieniędzy i tak dalej, ale także całkiem prywatnie była to dla mnie ogromna nauka funkcjonowania w trochę innej rzeczywistości niż ta, do której byłem przyzwyczajony, artystycznej, gdzie właściwie dużo więcej rzeczy jakby przechodzi, bo wszyscy jesteśmy wariatami, wiesz. A tutaj musiałem być, wiesz, powierzono mi ogromną odpowiedzialność jednak, kiedy podczas pandemii opuścił nas skarbnik stowarzyszenia, ta funkcja została mi niepowierzona, więc ta odpowiedzialność była tym bardziej większa, tym większa. I okej, to było wspaniale. Natomiast kiedy właściwie tak szczerze mówiąc, nie do końca walczyłem o kolejną kadencję, dlatego że pomyślałem sobie tak, to było w zeszłym roku, kończę 67 lat, chociaż trudno mi w to uwierzyć, ale tak jest. Tak, jak powiedziałem mojej żonie, to dzisiaj rano przy śniadaniu, a co? No za 21 dni mam już 68 urodziny. Więc kończę 27 lat w zeszłym roku. I tak, 4 następne lata, 71, tak? A ja mam jeszcze tyle pomysłów, ja mam jeszcze tyle planów, wiesz, mam tyle rzeczy, które jest jeszcze... Artystycznych. Tak, artystycznych. Mam wiele rzeczy z przeszłości, które chciałbym... Książkę piszę. Jaką? O sobie, o życiu. Bardzo dobrze. A masz wydawcę? Sam to wydaję. A, to pogadamy. Pogadamy, okay. Więc i sobie pomyślałem, kurczę, za 4 lata to mi się nie będzie chciało. Już szkoda mi tego czasu. No więc tak trochę nie powalczyłem, więc nie zostałem wybrany. Paru głosów mi zabrakło. I w związku z tym odpocząłem w lecie i przystąpiłem na jesieni do budowania sobie, wiesz, do nowej przygody. Na jesieni 19? Zeszłego roku. Którego? Zeszłego. No nie, ale mi chodzi o to, że w 21 powiedziałeś, no tak, że schodzisz ze sceny. Wracam, i teraz wracam do tej sytuacji. I sytuacji, jeszcze, że nie będziesz Mickiem Jaggerem, który przed chwilą skończył 80. Pojechałem, dostałem złotego Fryderyka
tuż przed pandemią. On gdzieś tam zniknął w szufladzie na te 3 lata, tak, prawie. I jak po tych 3 latach, zdaje się, tak, pojechałem do Szczecina odebrać tego Fryderyka i zagrać tam jedną piosenkę. I jakoś się, słuchaj, poczułem kompletnie jakoś nie w kontekście, wiesz? Znaczy jakoś poczułem, że to już w ogóle nie jest mój świat nagle, wiesz? I dzisiaj z perspektywy kolejnych tych 2 lat, które minęły, widzę, że nie do końca dokładnie to wtedy rozpoznałem u siebie, jakby, wiesz, bo rzeczywiście się poczułem całkowicie poza kontekstem, ale to nie było to, że ja się poczułem poza kontekstem w ogóle w muzyce, tylko ja się poczułem trochę poza kontekstem... Na scenie? Nie, jak bieżącego rynku muzycznego. I zrozumiałem, że w związku z tym ja w dalszym ciągu swojego życia artystycznego właściwie chcę być w swojej niszy. Ale mógłbyś być w niszy i nadal grać, na przykład w małych klubach, tak, ale zapowiedziałeś, stało, że już nie ma grania. Tak, nie, bo tak mi się wydawało. Nie, że mi się czepiał, tylko cieszę, że znowu grasz. Ale dla mnie też był ciekawy proces, bo tak mi się wydawało, że w zasadzie to jest koniec tej działki mojego życia. No ale czas mijał, koledzy, widzę, koleżanki grają, ludzie przychodzą. A pamiętasz ten moment, kiedy cię paluszki zaswędziały, żeby jednak z tą gitarą wejść na scenę? Taki jeden moment, bo musiał być taki jeden... No to było, w zeszłym roku, tak. To było jakoś na jesieni i wtedy pamiętam na profil na Facebooku muzyczny swój wrzuciłem takie pytanie. Słuchajcie, co byście powiedzieli na to, jakbyśmy zrobili parę koncertów Greatest Hits z gośćmi? No i wszyscy mówią, tak. Więc się ośmieliłem, wiesz. Nie jest tak źle jednak i... No i wiesz, i tak sobie powolutku te koncerty zagraliśmy. 2 na razie takie koncerty, jeden we Wrocławiu na festiwalu, na tym przeglądzie piosenki autorskiej, drugi niedawno w Jarocinie. Cudownie było, słuchaj, w Jarocinie w tym roku. Tak, widziałem w sieci. No. Pięknie. Montujemy następny koncert w październiku w Kawatynie w Bielsku-Białej z gośćmi i tak powolutku, a się tak zachęciłem do tego, słuchaj, bo trochę zmodyfikowałem skład zespołu, wiesz, mam po prostu w tej chwili tak genialny po prostu zespół, że ostatnio właśnie ogłosiłem, słuchajcie, dobra, to robimy koncerty klubowe jesień, zima, wiosna. Bo jest za fajnie, no nie da się. No i tyle, wiesz, na ten temat, bo co ci mogę powiedzieć. A nowe rzeczy? Tak, też, piszesz? Też, tak. Myślę, że na jesieni się super pojawi jakiś nowy numer, ale oczywiście ta działka właśnie, wiesz, jakby muzyczna, jak już zajawiłem trochę wcześniej, to jest tylko jeden jakby z nurtów mojej działalności, którą sobie zaplanowałem na resztę życia, bo po tej całej konstatacji post-fryderykowej, post-ZAX-owej i tak dalej, no zacząłem realizować właśnie wszystkie te plany, które może chciałem. Wiesz, może to taki twój problem trochę życiowy, że po prostu za wiele tak, rzeczy. Ale absolutnie. Ale wiesz co, chciałem jedną rzecz, bo jak się odrabiałem lekcje z twojej biografii, to jedna rzecz mnie naprawdę rozbawiła, chociaż no. Nie wiem, czy to dla ciebie jest zabawna, ale w ogóle nie pamiętałem tego, nie miałem świadomości. A mianowicie, że w roku 93, a więc 30 lat temu, przez chwilę, jak rozumiem, byłeś dyrektorem marketingu w BMG, w wytwórni. Tak, więc wiesz, Lipiński i dyrektor... To jest mój utajony... Talent? Wiesz, rys życiorysu, wiesz. No. Rys życiorysu. Ponieważ jak się zmienił ustrój i ja już funkcjonując od dekady na rynku i doświadczywszy wszystkich patologii tego rynku ówczesnych, a lata 80. i muzyczny rynek to była właściwie jedna wielka patologia tak naprawdę, bardzo liczyłem na to i miałem ogromną nadzieję, że wraz z powrotem Polski na łono Europy wejście, znaczy nastąpi pewien proces cywilizowania tego rynku po prostu według zachodnich standardów, tak?
Tak się też rzeczywiście stało. Oczywiście wraz z tym przyszły nowe patologie wynikające z globalizacji tego rynku i jego cyfryzacji, ale to jest jeszcze odrębny temat. Natomiast było to interesujące szalenie, jak to się będzie rozwijać. I mój menażer z lat 80., Piotrek Nagłowski, w tym czasie zwrócił się do mnie, znaczy na początku właśnie tak, 90-91 rok, żebyśmy razem, ponieważ on współpracował z Międzynarodową Federacją Przemysłu Fotograficznego, tak zwanym AFPI, która jest organizacją grupującą po prostu dużych wydawców fonograficznych na świecie. I to był jedna z tych organizacji, z tych partnerów, które uczestniczyły w tym procesie wprowadzania Polski no, do tej rodziny cywilizowanego prawa. I myśmy dla nich pisali raporty comiesięczne. Co się dzieje na polskim rynku, jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy już Polska podpisała wszystkie konwencje, umowy międzynarodowe pozwalające na to, żeby zachodnie firmy otwierały swoje oddziały w Polsce i pierwsza zrobiła to BMG, czyli niemiecka rodzinna firma z grupy Bertelsmana, Bertelsmann Music Group. Piotrek został dyrektorem generalnym, ja zostałem dyrektorem marketingowym jako ludzie wprowadzeni w temat. I myśmy startowali tą zachodnią fonografię w Polsce. Przyniosło mi to ogromnie dużo rozczarowań. Tutaj taka anegdota. Dostałem, zdaje się, od Maćka Pilarczyka kasetę wideo VHS z nagraniem lokalnego programu telewizyjnego w telewizji łódzkiej, gdzie zespół mało znany wtedy, Roberta Janssona Various Monks, grający dotychczas muzykę instrumentalną, nagle wystąpił z cudowną, młodą, charyzmatyczną wokalistką. Lipnicka? Alinta Lipnicka, tak. Ja to zobaczyłem, zachwyciłem się, ponieważ powiem nieskromnie, że mam nosa. I ucho. No tak, połączone tutaj jakoś wewnętrznie. To natychmiast, ponieważ mieliśmy właśnie podpisywać umowy z pierwszymi polskimi wykonawcami, natychmiast uderzyłem do Roberta, wiesz, i mówię, kurczę, no robimy to, tak? Wysłaliśmy odpowiednie wszystkie informacje do centrali europejskiej, no i przyszła odpowiedź nie. Od Niemców? Tak. But why, że zapytam jak... Because ten zespół wydał już bodajże wcześniej 3 płyty i one nie odniosły sukcesu. Aha, i oni nie wyczuli potencjału? Nie zrozumieli. Nie zrozumieli, bo podejrzewam, że lepiej się znali na finansach, wiesz, na takich rzeczach niż na muzyce. A myśmy byli tym takim wschodzącym rynkiem, nie było pełnego zaufania i nam nie wierzyli po prostu, że to wygląda tak, jak wygląda. I pamiętam po prostu, z jakim wstydem zaprosiłem Roberta, Robert przyjechał na drugą rozmowę i siedzieliśmy przy takim okrągłym stole, wiesz, ja mówię, słuchaj Robert, gdyby to była moja firma, to już byśmy mieli tą umowę podpisaną, ale ponieważ to nie jest moja firma, to tam za rogiem na sąsiedniej ulicy jest firma Zigzag, Marka Kościkiewicza, idź tam i życzę ci powodzenia. Przygotowałem sobie taki słowniczek na twoją część. Możesz, wiesz, krótko, możesz trochę dłużej, możesz odpalać anegdoty. Więc zaczniemy od Riviera Remont. O! I lecą 3 godziny. Właśnie zamknęli remont, nie wiem czy już. Nie. Ostatecznie, tak. A ja mieszkałem dosłownie po drugiej stronie ulicy Polnej. Naprawdę? Tam w jednym z tych... No w tych takich na rogu Leandrów i... A tam, w tych przedwojennych. Tak, partyzantów Leandrów. Tak, w związku z czym nawet słyszałem, nie musiałem sprawdzać plakatów, bo słyszałem po prostu... Słuchaj, ja się wychowałem i od Alei Wyzwolenia, czyli... Alei Wyzwolenia, Placu Zbawiciela, czyli Żubredem. Tak. I chodziłem do liceum do Czackiego na Polną. Koło remontu. Po rzutu beretem. Teraz tam pomiędzy zbudowali basen. Pomiędzy, ale... Teraz później tak. Tak, tak. Więc jak otworzyli ten remont dokładnie 50 lat temu, to byłem tam z jednym z pierwszych gości natychmiast, oczywiście, od początku. A remont był wspaniałym miejscem, dlatego że
kluby studenckie w Polsce to był jakiś fenomen na skalę międzynarodową, a na pewno fenomen na skalę demoludów. Ponieważ to był autentyczny azyl wolności. Wiesz, ja podejrzewam, że to jest moja teoria, oczywiście nie potwierdzona badaniami, ale moja teoria jest taka, że po 68 roku pozwolono na rozwój tych klubów, ponieważ to dawało władzy, jakby w założeniu, pewien wgląd w to, co tam się gdzieś kotłuje, wiesz, pod powierzchnią. Ponieważ tam były różne przecież sprawy. Tam się odbywały spotkania i polityczne, i spotkania na temat, nie wiem, narkotyków z policjantami, z milicjantami, bo była epidemia heroiny tak dzikiej. Tam się odbywały dyskoteki, tam się odbywały koncerty, tam się odbywały tak... Przede wszystkim działał genialny jazz klub prowadzony przez Waldka Deskę, późniejszego keyboardzistę zespołu Dub. Gdzie występowali najwybitniejsi jazzmeni światowi na jam sessions i nie tylko, wiesz, fenomenalny. Ja w tym jazz klubie Remont, jak to się mówi, działałem, tak? Byłem takim jednym z tych ochotników, którzy pomagali to wszystko organizować, tam rozwieszali plakaty, przygotowywali to. Tam poznałem Tomka Szczecińskiego, który później był pierwszym basistą w Tilcie. Tam działał też Witek Popiel, muzyk jazzowy i wspaniały malarz. Wiesz, to było naprawdę wspaniałe miejsce, ponieważ oczywiście ten zamysł władz domniemywany przeze mnie właściwie chyba spełzł na niczym, dlatego że po prostu te kluby studenckie stały się wylęgarnią i chyba jedyną taką jakby strukturą, w której tworzyła się spontaniczna kultura. Spontaniczna kultura, tak? Zespoły tańca, zespoły muzyczne. Ludzie się po prostu zapisywali, ludzie zakładali zespoły, te kluby dawały im miejsca do prób. To było jakby spłacane koncertami w tych klubach. Świetnie to wszystko funkcjonowało. Dyskotekami kluby zarabiały na te wszystkie imprezy niedochodowe. I oczywiście na ogół, podejrzewam zawsze, we władzach klubu była jedna osoba namaszczona jakby i pilnująca tego od strony władz, ale muszę powiedzieć, że nigdy, przynajmniej, a miałem do czynienia z wieloma klubami, z hybrydami, z Remontem głównie, nigdy nie wydarzyło się, żeby komukolwiek stała się tam jakakolwiek krzywda ze względu na to, co robił, nawet jeżeli to było nieprawomyślne. Mało tego, ci szefowie zawsze nas ratowali, wystawiali nam glejty, dokumenty, wiesz, że tam w ogóle współpracujemy z klubem i tak dalej, i tak dalej. Nie wpuszczali milicji, jak chciała wchodzić do klubów, wiesz, w jakichś tam sprawach. To było naprawdę, gdyby nie było klubów studenckich, to podejrzewam, że w ogóle żylibyśmy w innej kulturze. A wy w Remoncie, czy w którymś wariancie, czy Tilt, czy Brygada Kryzys? To były pierwsze próby Tiltu, ponieważ jak myśmy założyli Tilt na jesieni 79 roku, to mój przyjaciel Piotrek Rybson zaczął współpracować z prowadzącym galerię Remont, bardzo awangardową galerię sztuki, Henrykiem Gajewskim. I przez ten kontakt jakoś Piotrek załatwił nam po prostu próby w piwnicy w Rivierze i tam zaczęliśmy próby pierwsze, tam się uczyliśmy pierwszych piosenek, tam w Remoncie daliśmy pierwszy koncert. Później... Ile było osób? Co? Ile było osób? No full. Później, jak założyliśmy z Robertem Brygadę Kryzys w 81 roku latem, to mieliśmy próby z kolei w Rivierze, w takiej wspaniałej kanciapie pod kabiną operatora. Wchodziło się z jednego do... W samym budynku, w tym, że w samym budynku Riviery, tak. I to było genialne miejsce i tam właściwie przygotowaliśmy ten cały pierwszy repertuar. Tam nas zastał stan wojenny, tam zrywaliśmy pieczęcie, wiesz, bo nam opieczętowano sprzęt i wywoziliśmy, wiesz, nielegalnie ten sprzęt nasz z Riviery opieczętowany. Tam też Brygada Kryzys, to pierwsze wydanie Brygady Kryzys, zagrała swoje 4 pożegnalne koncerty w 82 roku. 1, 2, 3, 4 września, jak to na otwarcie klubu po złagodzeniu rygorów stanu wojennego. Sprzedaliśmy jeden dzień, sprzedaliśmy drugi dzień, sprzedaliśmy trzeci dzień, sprzedaliśmy czwarty dzień i rozwiązaliśmy zespół. No bo ciężko było.
A skąd miałeś pierwszą gitarę? W sensie od kogo? Czy kupiłeś oszczędzone, pożyczone? Pierwszą gitarę elektryczną. Pierwsza moja gitara elektryczna to była pożyczona gitara polska Jola 2, która nie była instrumentem muzycznym i w związku z tym szybko się jej pozbyłem. I pożyczyłem, nie pamiętam od kogo, pożyczyłem gitarę, słuchaj, niemiecką Hofnera, taką śmieszną, obitą taką jakby dermą, wiesz, czerwoną, imitującą jakby łuskę węża czy coś takiego. Przyzwoita gitara, wiesz, a pierwszą własną gitarę, należały mi się jakieś pieniądze z Holandii. I poprosiłem mnie za udział w filmie dokumentalnym. W jakim filmie? Rzeczony Henryk Gajewski wraz z holenderskim młodym wtedy reżyserem, producentem Jacques de Keningiem wyprodukowali film, czy właściwie nakręcili bardzo dużo materiałów z tamtego czasu, który niestety Heniek w większości ciągle kisi gdzieś tam u siebie w Amsterdamie, ale nakręcili jakiś film z tych materiałów, zmontowali i to gdzieś sprzedali. I Jacques mi przywiózł, słuchaj, w styczniu 84 roku pierwszą moją gitarę. I żeby było śmieszniej, dokładnie tego samego dnia moja żona wróciła z moją pierworodną córką, urodzoną właśnie ze szpitala do domu, więc tego samego dnia otrzymałem w darze córkę. Przez delikatność nie spytam, komu poświęciłeś tego dnia więcej czasu, czy gitarze, czy córce. Starałem się być sprawiedliwy. Dobrze. A powiedz mi, jaka to była gitara? Fender Telecaster, wspaniały, którego mam do dzisiaj. Już dzisiaj? 40-letni w tej chwili, wiesz. Wspaniały. Ale wisi, czy grasz? Nie, no gram na co? Gitara ma grać, nie wisieć, wiesz. Ten... Tak. Powiedz mi jeszcze, z Brylewskim gdzie się poznaliście? Myśmy się jakoś bardzo szybko poznali. Wiesz, to środowisko ludzi słuchających tej dzikiej muzyki, która gdzieś tam nagle z Londynu czy ze Stanów zaczęła do nas docierać w tak 76-77 roku. To środowisko było bardzo niewielkie, a ponieważ tej muzyce towarzyszył szereg charakterystycznych atrybutów, więc ludzie się łatwo rozpoznawali nawet na ulicach, wiesz, jak ktoś ma... Ale pamiętasz ten moment, czy to po prostu w którymś momencie... Gdzieś jakoś... Czy to było tak jak w filmach, wiesz, że... Nie, to było jakoś... Gdzieś się spotkaliśmy, po prostu nie pamiętam, to... wiesz. Pamiętam, że kiedyś byłem u nich na, jeszcze nie wiem, swojego zespołu Kryzys już grał, wtedy oni mieli próby, te słynne próby w Aninie, w Domu Kultury w Aninie. Ja pamiętam, że tam któregoś dnia pojechałem i nie wiem, czy to nie wtedy, ale pierwsze wspomnienie, jakie mam z Robertem, to jesteśmy na koncercie zespołu Poland, czyli pierwszego zespołu Kazika, w Hybrydach i ja rozmawiam z Robertem gdzieś tam w korytarzu czy gdzieś tam i pamiętam, zadałem mu wtedy pytanie, bo on jakoś tak był blisko do matury, się zbliżał i narzekał, że tam ta szkoła, że mu się nie chce. I ja mówię, a jesteś przekonany, że musisz tą szkołę kończyć? Doszedł do wniosku, że nie musi, wiesz. I nie skończy się. Jego mama do dzisiaj chyba ma pretensje do mnie o to. Wiesz, myśmy się jakoś polubili, to znaczy były dwie załogi takie właściwie w Warszawie koagulujące wokół, jak Tilt powstał, wokół właśnie Tiltu i druga załoga wokół Kryzysu. Perkusista Kryzysu Maciej Góralski próbował budować jakąś taką legendę, wiesz, animozji, wiesz, wokół tych zespołów, coś takiego, co było kompletną bzdurą, bo ta nasza ekipa, jakby ten core naszej ekipy i Robert, to w zasadzie była jedna ekipa. Wiesz, myśmy byli bardzo zakolegowani, coraz bardziej zaprzyjaźnieni. Robert był niebywałym, wiesz, i fascynującym człowiekiem, ze wszystkimi konsekwencjami tego po jasnej, po ciemnej stronie, wiesz, jak to zwykle bywa. Ale powiem ci, że strasznie go brak, wiesz. I spotkałem niedawno Darka Malejonka, z którym się znamy też 40 lat właściwie prawie.
I też mi mówi, słuchaj, tak strasznie dużo, wiesz, jakoś ostatnio o tym Robercie myślę, strasznie mi go brak. I wszyscy nagle tak, wiesz, nagle, że był przedziwną, wiesz, postacią, niejednoznaczną, nieoczywistą, ale wywierającą jakiś magiczny wpływ na ludzi. Dlatego stał się dzisiaj takim trochę alternatywnym, rockowym świętym, wiesz, co oczywiście napawałoby go obrzydzeniem dziś. A kiedy on zmarł, znaczy ja pamiętam mój taki poczucie absurdu z powodu absurdalności tej śmierci. Tak, tak. Przecież nie choroba, to nie, to tak. Był jakiś kompletny... Naćpany facet, któremu się tak. Napadł na niego i pobił go tak dotkliwie, że... Po prostu historia taka, jak się tak. Czasami coś mówi, że nie wiem, cegła spadnie na go, no coś... Co wtedy myślałeś? Wiesz co, pocieszałem się tym, co Robert zawsze mówi, że jest szczęśliwy, że dożył tak późnego wieku i tak, bo był przekonany wcześniej, że umrze dużo wcześniej, rozumiesz, więc to mnie pocieszało, no ale to jest taka, wiesz, no to jest taka dziura, no taka wyrwa, wiesz, myśmy, zwłaszcza na tym pierwszym etapie, jak założyliśmy zespół, wiesz, to, czyli od czerwca 81 roku, właściwie przez półtora roku myśmy byli jak siamscy bracia. Myśmy się prawie nie rozstawali, wiesz. Ja pomieszkiwałem u niego, wiesz. No właściwie większość czasu spędzaliśmy razem na rozmaitych rzeczach, głównie na jakiejś kreacji, wiesz, i to przeróżnych, bo myśmy robili różne takie doświadczenia, wiesz, z miksowaniem taśm, wiesz, jakieś, to było przecież technologicznie, to była w ogóle epoka kamienia łupanego, wiesz. Paweł Kellner, wiesz, trzeci taki, wiesz, i myśmy byli tacy trzej, wiesz, muszkieterowie trochę, wiesz, którzy się trzymali razem, wiesz, i... Ale wtedy właśnie, zwłaszcza z Robertem, myśmy byli tak zsynchronizowani, że myśmy się właściwie rozumieli w półsłowa, wiesz, taki był przelot, wiesz, taki był flow. I tu mi się przypomina kolejna przygoda, jeśli mogę sobie pozwolić na dygresję. Be my guest. Jazz Club Remont, czyli wracamy do rozmowy sprzed chwili. Edward Vesala i Tomasz Stańko, duet, free jazzowy. Edward Vesala, perkusista fiński, grający na perkusji, znaczy i jakiejś całej masie gongów, talerzy i tak dalej, i tak dalej. I trębacz w duecie. I oni sprzedali chyba 3 czy 4 koncerty w Remoncie pod rząd, rozumiesz, fulę. Co za czasy. A ja właśnie, ponieważ tam działałem w tym jazz klubie, pomagałem się przenosić z tym całym sprzętem z remontu do studia radiowego na Malczewskiego, gdzie mieli nagrywać płytę, zdaje się, że coś takiego. I byłem absolutnie zafascynowany, jak oni się porozumiewają. Porozumiewali się w języku angielskim półsłówkami. I po prostu, i to była jak pół telepatia, wiesz, ja byłem zafascynowany, wiesz, co się dzieje między tymi gośćmi, wiesz. Jak to wspólne uprawianie muzyki ich zsynchronizowało do tego stopnia, że oni mają swój w ogóle język, wiesz. I to coś takiego się wydarzyło później ze mną i z Robertem, wiesz. Patrzę na swój słowniczek. Aha. Chcesz bardziej optymistycznie czy pesymistycznie? Wiesz, to już jesteśmy tak podołowani współczesnością, że może optymistycznie. Ale o to zahaczę, jeśli mi Nie, dobra, ojciec. Ojciec. Rzucam hasło ojciec. Przez ojca rozumiem figura ojciec, to znaczy... Mój ojciec czy ja jako ojciec, bo to, no właśnie... Właśnie no, jedno się wiąże z drugim. No, nierozerwalnie powiedziałbym. Tak. A dlatego daję ci tę wolność, że ujmij to jak chcesz. Wiesz co, to jest jeden z najtrudniejszych tematów w ogóle, myślę, dla każdego ojca. Nie wiem, co o tym myślisz jako ojciec. Bardzo dużo. Okej. Okay. Zarówno jako syn nieżyjącego ojca, jako ojciec. Ja właściwie nie miałem ojca, tak naprawdę, wiesz, tak jak ludzie mają ojca, nie? Że rodzą się i jest ojciec w ich życiu. Ponieważ ja się urodziłem i ojca w moim życiu nie było. Ojciec postanowił pojawić się w moim życiu, jak miałem 9 lat. W związku z tym nie było fizycznej możliwości, żeby stał się takim prawdziwym ojcem do końca. A ci jak on się pojawił, przepraszam, tylko spytam, czy ty wtedy jako dziecko, ale zdawałeś sobie sprawę, że to jest jakaś słynna figura? Tak, ja byłem, na szczęście, wiesz, moja mama była na tyle
rozsądna, wydaje mi się, że jakby nie, niczego nie ukrywała. Byłem całkowicie świadom, tak. Kim jest, co robi, był wtedy gwiazdą, tego rodzaju celebrytą, tak, ówczesnym, tak. Wyjaśnijmy, kto nie, Eryk Lipiński, słynnym rysownikiem. Tak, jeden z twórców Polskiej Szkoły Plakatu, tak. Jeden z założycieli Biennale Plakatu, założyciel Muzeum Karykatury w Warszawie. Gdyby był wtedy Pudelek, to byłby ciągle na Pudelku. Gruba figura, tak, tak. No, wieloletni redaktor Szpilek, który założył jeszcze przed wojną. Tak. Naczelny, także no, duży gość tak naprawdę, wiesz. Im dłużej żyję, tym bardziej jestem zafascynowany tą postacią, której tak naprawdę nigdy do końca nie poznałem. Z wielu powodów. Po pierwsze, ojciec przeżył jakąś masakryczną traumę w czasie II wojny światowej, ponieważ z łapanki trafił do Auschwitz. W jednym z pierwszych transportów, miał numer 2022. I pomimo, że udało go się też, to jest też niesamowita historia, bo oni, jak Niemcy szli na Warszawę, to on ze swoją młodziutką żoną, wiesz, uciekali na wschód oczywiście, ten front ich gdzieś dogonił i gdzieś znaleźli pod lasem rannego niemieckiego oficera i uratowali go, tak? Wezwali do niego pomoc, on został wzięty gdzieś do szpitala i napisał im na wizytówce, czy na jakimś tam świstku papieru, wiesz, jakby taką notatkę, że uratowali mu życie i może wam się przydać. I przydała się, wiesz. Więc Haga, też rysowniczka, żona mojego taty, ze swoim kolegą, który świetnie mówił po niemiecku, poszli na Szucha z tą kartką i domagali się widzenia z oficerem, jedynym oficerem gestapo, którego nazwisko znali z Szucha. Oczywiście próbowali ich spuścić. I zobacz, co za, wiesz, historia. Akurat zdarzyło się, że ten oficer przechodził korytarzem i usłyszał swoje nazwisko. I wchodzi, mówi, wiesz, was ist lost, ja? I oni mówią, taka sprawa. Mówi, a, no to trzeba zwolnić. I wydali decyzję, żeby go zwolnić. Ale decyzja była wprowadzona w życie przez prawie rok. I on prawie rok spędził w Auschwitz. I wrócił z obozu, no właściwie innym człowiekiem. Wrócił z psychozą, która polegała na tym, że jemu się wydawało, że śni i za chwilę się obudzi w obozie. Wyobraź sobie. Koszmar. No. I to, plus jak mi się wydaje, jego traumy z dzieciństwa, ponieważ on dzieciństwo, tata się urodził w 1908 roku, ale jego rodzice, mój wspaniały dziadek, to jest kolejna wspaniała postać, ale to na razie zostawmy. Jak tata miał bodajże 3 lata, kiedy był młodym chłopcem, zdecydowali się pojechać do Moskwy, no za chlebem mówiąc krótko. I tata dzieciństwo spędził w Moskwie, gdzie wtedy były, wiesz, kolejne rewolucje, tego głód przede wszystkim i bieda, rozumiesz? Więc oni palili jakimiś, wiesz, meblami, wiesz, jakieś... On był przez jakiś czas w jakimś takim, wiesz, takiej instytucji dla chłopców, wiesz, bo tam coś nie było ich stać, zdaje się na to. Jakieś w ogóle straszne rzeczy, wiesz. Przeżył te wszystkie rewolucje, wiesz. No, wrócili do Polski w 23 roku. Głód, bieda, mróz, zimno, wiesz, jakieś improwizowane buty, wiesz. No, koszmar. Więc te dwie rzeczy połączone, wydaje mi się, przeorały go na tyle, że jego konstrukcja psychiczna po tym wszystkim wyglądała tak, że on miał cudowną łatwość nawiązywania relacji z ludźmi emocjonalnie dalekimi sobie, a im ta osoba była emocjonalnie bliższa, tym mu było trudniej. Co wydaje mi się jest jakoś zrozumiałe, wiesz, psychologicznie, ale to się oczywiście potwornie odbiło na jego życiu rodzinnym tak naprawdę. Dlatego, że moją siostrę przyrodnią, czyli córkę z pierwszego małżeństwa, właściwie ona całe liceum i część szkoły podstawowej spędziła w ogóle w Zakopanem u obcych ludzi. Moja mama, z którą ponoć planowali przyszłość wspólną,
kiedy mama zaszła w ciążę nieoczekiwanie, została porzucona po prostu, nie mając gdzie mieszkać, wiesz, tułała się po ludziach przez całą ciążę. Kiedy wyszła ze szpitala, to jedyne miejsce, gdzie mogła pójść, to był nowo wybudowany hotel MDM, gdzie mnie ukrywali, bo tam noworodki nie były, wiesz, jakby w systemie, tak? I dopiero później mama Beaty Tyszkiewicz, wiesz, wspaniała, wiesz, Basia Tyszkiewicz, która mieszkała właśnie z Beatą i jej bratem Krzyśkiem w Laskach pod Warszawą, gdzieś u jakiejś tam, u jakiejś wieśniaczki, tak? I gdzieś obok znalazła jakiś też kąt, rozumiesz, i sprowadziła tam moją mamę i myśmy tam spędzili pierwszy rok mojego życia, a później mama dostała, wiesz, ludzie się ulitowali, wiesz, i mama dostała służbowe mieszkanie od RSW Prasy, od wydawnictwa, tak, maluteńką kawalerkę 24-metrową, gdzie się wychowałem, wiesz. Przez 9 lat tata się nie interesował, przez 3 pierwsze lata ja nosiłem 3 nazwiska, bo nosiłem nazwisko, mama była mężatką wtedy, uciekła od męża, który ją maltretował, wiesz, alkoholika. Więc najpierw miałem jego nazwisko, później miałem nazwisko panieńskie mamy, a od 3 roku życia, dopiero kiedy tata przed sądem, wiesz, zdecydował się przyznać do mnie, miałem to nazwisko, pod którym funkcjonuję w tej chwili. To już pamiętam na przykład, jak zmieniałem nazwisko mamy na nazwisko taty. A kolejne 6 lat minęło, zanim zdecydował się mnie poznać i myśmy nigdy nie zbudowali normalnych relacji. I to musiało zaciążyć na moich relacjach. Wiesz, ja to w tej chwili widzę szalenie wyraźnie. I mi się nie udało zbudować żadnej trwałej relacji, żadnego naprawdę długiego, trwałego, solidnego związku przez całe życie. Natomiast mam oczywiście 2 córki i kiedy już tamten związek zaczął się rozłazić w szwach, no właściwie takim moim jakimś priorytetem życiowym było utrzymanie dobrych relacji na tyle, na ile to było możliwe z córkami, co wydaje mi się, że na tyle, na ile było możliwe, się udało, no bo jesteśmy w kontakcie i myślę, że się kochamy i tak dalej, i tak dalej. No więc to... A jako dziadek? Dziadku. Wiesz, mam problem z tym, że ta moja wnuczka strasznie daleko mieszka, bo mieszka w innym kraju i ją zdecydowanie za rzadko widuję, a bardzo chciałbym. I strasznie to jest fajne, wiesz, ja się strasznie bałem tego, wiesz, bo to cholera, kurczę, dziadek to tak brzmi w ogóle, wiesz. Ja nie znałem ani jednego swojego dziadka, ani jednej swojej babci, wiesz, bo oni wszyscy odeszli, wiesz, wcześniej. Ale tak, to jest wspaniałe. Dobrze. Słuchaj. Zastanawiam się. Wolność. Od razu wiesz, co mi przygodowy kocham i rozumiem, wiesz. Nasz Boguś Łuszkiewicz, wiesz. Wariat też, który... No okej. Okay. O wolności... To ja myślę tak, wiesz, to jest taki, wiesz, mój stały jakby punkt odniesienia, że wolność jest jak powietrze. To znaczy, kiedy ona jest, to nie zwracamy na nią uwagi. Natomiast orientujemy się dopiero wtedy, kiedy zaczynamy nam jej brakować. Tak samo jak orientujemy się, że nam, wiesz, że powietrze jest mało, dopiero jak się zaczynamy dusić, wiesz. Nie doceniamy tego, że możemy oddychać, wiesz. Nie zwracamy na to uwagi. A to notabene jest inny temat, dlatego że oddech jest w ogóle bardzo ciekawą funkcją fizjologiczną i świadomość oddechu dość radykalnie zmienia w sposób funkcjonowania umysłu, wiesz. Ale to ty się interesowałeś jako wokalista, czy jako hobbysta? Wiesz co, ja praktykuję... No, nazwijmy to bardzo ogólnie medytację buddyjską, wiesz, od kilkudziesięciu lat, gdzie oddech jest, czy świadomość oddechu jest podstawową rzeczą, wiesz. Ponieważ to jest jedyna tak od razu dostępna nam funkcja organizmu, która łączy automatyczne funkcje z funkcjami podległymi woli. I jest jakby bramą do...
nauczenia się wpływania na inne funkcje organizmu, w tym funkcje mentalne. To jest jakby brama do poznania siebie tak naprawdę. Oddech. I tym bardziej ta analogia z wolnością wydaje mi się trafna. I pamiętam, jak na różnych spotkaniach, jak zwłaszcza młodsi ludzie, którzy nie pamiętali czasów, kiedy Polska była zniewolona wprost, a ja je pamiętam i pytany o wolność, mówiłem, słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby pamiętać o wolności, bo jak przestaniecie pamiętać o wolności, to się zorientujecie dopiero wtedy, kiedy się będziecie dusić z jej braku. I zdaje się, że właśnie z tym mamy do czynienia. To zmieni kolejność, bo kilka razy wyskoczył mi cytowany w różnych miejscach. W którym roku napisałeś Nie wierzę politykom? W 81. Tam wiesz, dwuwers, żeby nie przekręcić. Aha. Zawsze, wiesz. Tam były różne wersje, więc... Tak, tak, ale chodzi mi głównie o ten dwuwers. Nie chcę was straszyć, ale zobaczycie sami, że najciekawsze dopiero przed nami. To podstępny dwuwers, dlatego że wiesz, on będzie zawsze aktualny. Nie. A teraz się boisz, że najciekawsze przed nami jeszcze? No. Wiesz co, ja jeśli chodzi w ogóle o losy świata, od chwili, kiedy właściwie dopełnił się proces ekonomicznej globalizacji świata, czemu towarzyszyła też pojawienie się tej całej infosfery, tak? Tej przestrzeni cybernetycznej, w której funkcjonujemy, żyjemy jakby w dwóch światach równoległych. Od tego momentu stałem się pesymistą, wiesz? Dlatego, że wydaje mi się, że świat, że ta cywilizacja, w której się znaleźliśmy jakoś tak trochę niepostrzeżenie, bo to tak szybko się zaczęło dziać, że ta cywilizacja jest na kursie kolizyjnym sama ze sobą, wiesz, w tej chwili, że to się skończy katastrofą, wiesz, tak mówiąc wprost. A jaką? No, już mamy katastrofę ekologiczną, z której sobie nie zdajemy sprawy tak naprawdę, bo to nie chodzi o globalność, ocieplenie, to jest jeden tylko z aspektów tej całej historii. Mamy potworne zanieczyszczenie smogiem elektromagnetycznym, o czym w ogóle na co nikt nie zwraca uwagi. My, gdybyśmy zobaczyli wszystkie fale radiowe, gdybyśmy tak jak widzimy, bo to jest część spektrum elektromagnetycznego. My mamy anteny w oczach, które widzą część tego spektrum. Fale radiowe są w innej. Gdybyśmy mieli oczy do widzenia fal radiowych, to byśmy byli przerażeni tym, co byśmy zobaczyli. To wszystko wpływa na nasz organizm. To wszystko wpływa na nasze zdrowie. To jest niewątpliwe. Ja nie jestem oczywiście oszołem, który twierdzi, że anteny tam, wiesz, rozsiewają i tak dalej, i tak dalej. Ale niewątpliwie to ma wpływ na nasze zdrowie. Całość. A natężenie tego pola elektrycznego na przykład w centrum Warszawy jest nieprawdopodobne. Jest tak nieprawdopodobne, że na przykład pod Mariotem, jeżeli staniesz tak, że jesteś w polu widzenia anteny Pałacu Kultury, to często nie działają alarmy samochodowe. Jest tak silne pole elektromagnetyczne. Plastik. Jakim trzeba być idiotą, żeby jako gatunek, ja mówię człowiek, jakim człowiek musi być idiotą, skoro wpadł na pomysł, żeby z nierozkładającego się praktycznie tworzywa, w jakiejś przynajmniej normalnej ludzkiej skali, produkować wszystkie jednorazowe opakowania. No przecież to jest szaleństwo. I mamy te gigantyczne i rosnące ławice plastiku, mamy te biedne zwierzęta, które, wiesz, rozwijają się jakieś, rozumiesz, poprzecinane tymi, wiesz, plastikowymi, wiesz, jakimiś opakowaniami, torebkami, sznurkami, wiesz. Mamy te ptaki, które umierają i w brzuchach mają po prostu, wiesz, plastikowe włókna. Mamy do czynienia z katastrofą, której nie widzimy. I moim zdaniem jest za późno, żeby zapobiec pogłębianiu się tej katastrofy. Znaczy, my możemy tylko dzisiaj myśleć o redukcji szkód, a też o tym nie myślimy. Ja. Już nie mówię o polityce, o wojnach, o tym, wiesz, w jakim zamęcie się politycznym znaleźliśmy, kiedy ten powojenny porządek został złamany poprzez rozpadnięcie się tego sowieckiego imperium i właściwie nowy porządek nie został zaprowadzony, bo został
wprowadzony taki porządek, który od początku wydawał mi się tymczasowy, wiesz, to znaczy to wchłonięcie tego byłego obozu sowieckiego, wiesz, europejskiego do Unii Europejskiej, okej, do NATO przystąpienie, żeby nas broniła przed tym, wiesz, ja nie jestem tak szalenie szczęśliwy, że jeden bandyta broni mnie przed drugim bandytą, ale nie mamy wyjścia, rozumiesz, i to jest tragedia, bo pół świata nas nienawidzi, bo pół świata nienawidzi NATO i ma za co, a drugie pół świata nienawidzi Sowietów i ma za co. A do tego masz Chiny, które moim zdaniem zacierają ręce, bo Rosja się coraz bardziej osłabia, a jak się już osłabi do tego momentu, że będzie całkowicie jej jakby dalsze funkcjonowanie uzależnione od chińskiej pomocy, to się skończy wojna na Ukrainie. Ja mam taką wizję. Tak. Która może się spełnić. Może. No a dobrze. Może nie. To schodząc jeszcze na podwórko, znaczy nie, to jeszcze jeden temat uniwersalny. Mhm. Cenzura. Ale tak w ogóle? Znaczy wiesz, cenzura... To jest jakiś też aspekt, bo wiesz, zaczynałeś twórczość artystyczną, kiedy ta cenzura była bardzo konkretna, tak? Był urząd na myśli, to wolno, ale, nie wolno... Ale myśmy się wszyscy nauczyli a dzisiaj... mówić językiem płcieni. Tak. I wszyscy wiedzieli, o czym się mówi, łącznie z cenzorami, wszyscy uważali, że... Ja miałem właściwie jeden utwór zatrzymany tylko, Szare koszmary, za sformułowanie szara biel i czerwień flag. Że to jednak nie wypada. Wiesz. No, trudno. Znaczy zatrzymany i to właściwie tylko w Jarocinie na koncercie. Zagrałem utwór instrumentalnie, ludzie zaśpiewali, wszystko było okej. A z Czarną Brygadą z kolei zrobiłem taki eksperyment z cenzurą. Byłem ciekaw, jak to funkcjonuje. I sobie pomyślałem tak, tam na jednej stronie były teksty angielskie. Płyta była na tyle specyficznie nagrana, że nie za bardzo można było rozpoznać, co tam, wiesz, do końca mój angielski może też nie był doskonały. W związku z tym zrobiłem eksperyment i do cenzury dałem zupełnie inne teksty. Na inny temat. Wszystkie zostały klepnięte, płyta wyszła. Więc najgorsza jest autocenzura. To znaczy najgorsza jest sytuacja, w której cenzury nie ma. Ale, wie pan, nie poruszajmy tego tematu, bo nie wiadomo, wie pan, wiesz, i zamiatamy pod dywan, i nie mówimy o tych rzeczach, wiesz, i udajemy, wiesz, i żyjemy mitami, wiesz, dzisiaj, ja nie wiem, kiedy będzie emisja naszej rozmowy. No, myślę, że w sierpniu. Ale nie musimy ukrywać, którego dnia rozmawiamy. Nie, nie rozmawiamy na żywo, przed początkiem roku szkolnego. Rozmawiamy 1 sierpnia, tak. W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. I już w ogóle nie mamy do czynienia z powstaniem, mamy wyłącznie do czynienia z legendą powstania, z mitem powstania. Ponieważ powstanie było tragedią. Święcimy tragedię, święcimy hekatombę, święcimy zagładę miasta, śmierć fizyczną, śmierć stolicy Polski. Ale nie mówimy o tym, mówimy hurra, super, chłopcy na barykady walczyli, bo już tak długo cierpieli, już dłużej nie mogli, wiesz, dziewczyny tak samo, wiesz, i tak dalej. Nie mówimy o tym, jak źle to było pomyślane, jak źle to było przygotowane, o tym, że Niemcy wiedzieli o tym, że to powstanie wybuchnie. Ponieważ od rana na przykład były, to wiem od taty, z jego wspomnień, że mosty były 1 sierpnia od rana obsadzane przez Niemców. Ni stąd, ni zowąd, wiesz, wzmożone posterunki. Dlaczego? Nie mówimy o tym, że po paru dniach powstanie się załamało i później to już było tylko rzeź. Nie mówimy o ludziach, o tych tłumach, setkach tysięcy warszawiaków żyjących przez tygodniami w piwnicach, w smrodzie, w chorobach, w czerwonce, w ludziach po prostu w odchodach. Nie mówimy o tym, jak w miarę postępu powstania część powstańców się moralnie degenerowała i zgodnie z współczesnymi opisami i meldunkami zachowywała się często jak okupanci. Wiesz, mamy wspaniałą przygodę, wspaniały zryw patriotyczny, super, i wiesz, te rekonstrukcje. Jeszcze, znaczy, dla mnie najbardziej
z tego, co mówisz, znaczy tego, czego dokładnie akurat nie powiedziałeś, to są te proporcje na 200 tysięcy zamordowanych warszawiaków, 1570 Niemców. Tak. Tak już mówiąc absolutnie cynicznie, żeby chociaż tych Niemców 20 tysięcy zamordowali. No tak, tak, tak. Ale chodzi mi o to, że tutaj delikatnie tylko z tobą polemizując, bo akurat człowiek nie z twojej bajki, no bo mocno z prawej strony, czyli Piotr Zychowicz, nie wiem, czy ty czytałeś jego Obłęd 44, nie, to ci polecam. To jest, mówię, autor mocno prawicowy, ale paradoksalnie tutaj waży jakoś. Tak. No jak słucham ciebie, to odnajdziesz tam, bo to jest bardzo pod pewnymi względami brutalna krytyka decyzji o wybuchu. Moim zdaniem była głupia. Znaczy to bohaterstwo, to poświęcenie było niezwykłe, wiesz, było absolutnie heroiczne, wiesz, ale... Wiesz co, wydaje mi się, Tomek, że sprawa jest w pewnym sensie przegrana w tym sensie, że tak jak mówię, to już jest mit, to jest legenda. Mit, tak. Mitem nie wygrasz. Znaczy, ja mówiąc już zupełnie, znaczy odpukać we wszystkie, to musiałaby się znowu dokonać jakaś straszna rzeź. Musiałby znowu ten naród zapłacić nieprawdopodobną daninę krwi, inaczej wygląda dyskusja. Wiesz, to mnie tak do końca nie dziwi, dlatego że też już, wiesz, jak im dłużej żyję, tym lepiej widzę, jak ludzka pamięć funkcjonuje. Wiesz, w momencie, w którym opowiesz coś, co się wydarzyło, to twoja następna opowieść już nie jest o tym, co się wydarzyło, tylko o tej opowieści. Byłem świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Kiedy dzisiaj czytam czy słucham o tym, co się wtedy wydarzyło, wydaje mi się, że byłem na innej planecie. Więc tak już jest. Żyjemy... to, co wiemy o historii, jest zestawem mitów, a nie historią. I nie da się od tego uciec. Natomiast kuszące jest demaskowanie raz po raz. Ja wiem, wiesz, historii. Dla mnie na przykład jest, znaczy jednak bardziej zabawne ze względu na moje zamiłowanie do czarnego poczucia humoru, ta wiesz, narracja, jak to na przykład w latach 80. stan wojenny i cały naród walczy z Jaruzelskim. Tak. To jest oczywiście kabaretem, bo pamiętam, akurat ja byłem zaangażowany w swojej szkole, no to powiedzmy, że w porywach, jeżeli 10% uczniów, i to jeszcze w Warszawie, się w coś tam, to max. 70% po prostu, 80% nic. Słuchaj, zawsze tak jest. Wydaje mi się, że zawsze. Tak, ale właśnie dlatego tak śmieszne są te legendy. 10, 15, circa. W klasie tak zawsze jest. To jest tak, wiesz, jak masz 30 osób w klasie, no to masz te, wiesz, 5 osób, tych prowodyrów, tak? Tych, którzy są inni, tych, którzy nakręcają rzeczy, tych, którzy dostają uwagi w dzienniczkach, a później na przykład robią fajne kariery w życiu, wiesz. Słuchaj, to muszę, reszta dla nich pracuje. No. Muszę jakoś zakończyć. To masz do wyboru. Mam haseł, wiesz, na 4 godziny jeszcze, ale ostatnie. To do wyboru możesz wybrać poczekaj, narkotyki, strych, w domyśle strych na Muranowie, Tonpress, punk, Babylon, Jagger. Wybrać jako hasło. Jako hasło, które chcesz pociągnąć. Narkotyki, Tonpress, strych na Muranowie, a może szczęście, a może... Znaczy, narkotyki są kuszącym tematem. Dawaj, narkotyki. Zakończmy. Bo to jest jeden z tych tematów, wokół których jest po prostu... Zaczęliśmy, że rock and roll to nie bułka z masłem. I ładna puenta, kończymy narkotyki. Sex and drugs and rock and roll. Tak. Nie, wiesz co, tak. Przede wszystkim... To jest jeszcze, wiesz, bo ja przeczytałem w młodości książkę niejakiego Alfreda Korzybskiego, polskiego pochodzenia naukowca, który napisał książkę dawno, dawno temu, General Semantics, czyli semantyka ogólna po polsku. I był twórcą całej dziedziny wiedzy semantycznej, która się później rozwinęła, wiesz, na różne sposoby. I ja się zafascynowałem, wiesz, semantyką i tak dalej, więc... jest cała masa takich terminów, które wydaje nam się ważnych w życiu, które wydaje nam się, że wiemy, co znaczą, a tak naprawdę one albo znaczą milion różnych rzeczy, albo w ogóle nie wiemy, co one znaczą. Właśnie zbawienie, szczęście, narkotyki na przykład. Ponieważ tutaj do jednego worka wrzucono całą masę różnych zagadnień i różnych rzeczy, a nie wrzucono innych rzeczy, które w tym worku powinny się znaleźć. Skoro już na przykład nie wrzucono do tego worka alkoholu. Jednego z najgroźniejszych narkotyków. Wiesz, narkotyki w języku angielskim mamy słowo drugs, które oznacza
lekarstwa tak naprawdę. To są środki, które wpływają na twój organizm. To są drugs. I to nie znaczy, że to są koniecznie narkotyki, które cię uzależniają, czynią z ciebie, wiesz, niewolnika, wrak, eliminują cię z życia i tak dalej, bo tak to gdzieś funkcjonuje. A przede wszystkim alkohol jest narkotykiem. Alkohol piją prawie wszyscy, więc prawie wszyscy się narkotyzują. Najczęściej codziennie, bo piwko, winko wieczorem dla relaksu. To jest narkotyk. Mnóstwo ludzi pali zioło. Nie wiem, czy były robione jakieś badania, ale śmiem twierdzić, że no, co najmniej 15% społeczeństwa. Którego, jak wiadomo, szkodliwość jest dużo niższa od alkoholu i jest zróżnicowana indywidualnie. Są osoby, które w ogóle nie powinny palić, bo im to rzeczywiście szkodzi na głowę. Są osoby, które znakomicie funkcjonują nawet w biznesie, w różnych innych rzeczach, będąc palaczami zioła. Jest amfetamina, która jest jednym z najpopularniejszych drugów w Polsce, bo jest prosta do wyprodukowania i bardzo tania. I tony akademiki przed każdą sesją w akademikach, tony amfetaminy przed każdą sesją w akademikach schodzą. Jeden z najpopularniejszych drugów imprezowych w klubach, wszędzie, wiesz. Powszechny, znany, używany. Jest ekskluzywna wersja tej przygody, czyli kokaina, która dla odmiany jest bardzo droga i mogą sobie na nią pozwolić właściwie tylko ludzie, którzy bardzo dobrze zarabiają. W związku z tym jest niezwykle popularnym dragiem wśród dobrze zarabiających ludzi. Czy to z show biznesu, czy z jakiegokolwiek innego biznesu. Nie ma co ukrywać. Taka jest prawda. I gdzieś daleko, daleko, gdzieś w ogóle gdzie indziej są takie rzeczy właśnie jak morfina, heroina, aczkolwiek powiem ci, że na przykład znam wieloletniego nałogowego morfinistę, który jest wybitnym lekarzem. Ponieważ on wie, jakoś umie funkcjonować. Znaczy on używa morfiny, ale to mu nie przeszkadza w byciu świetnym fachowcem, wiesz. Także, a do tego wszystkiego jeszcze wrzucono te tak zwane środki psychedeliczne. I tutaj się tak naprawdę zaczyna ciekawa opowieść. Dlatego, że to są środki, które otwierają inne jakby wymiary percepcji. Znaczy nagle okazuje się, że możesz ten świat percepować na wiele różnych sposobów. Że ten tryb taki, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, codzienny, nie wyczerpuje wszystkich możliwości. I tutaj są takie substancje jak LSD, jak grzyby halucynogenne rozmaite, jak ayahuasca, kaktusy i tak dalej, i tak dalej. Historycznie to były te środki, te substancje, które były używane w ceremoniach o charakterze duchowym tak naprawdę. Powiedzielibyśmy dzisiaj religijnych, ale to złe słowo. Ponieważ właśnie one otwierały inne wymiary. I naszym racjonalnym, europejskim umysłom jest dzisiaj trudno w to uwierzyć, ale ludzie z tych oryginalnych kultur, gdzie te rośliny były wykorzystywane, z różnych, niezależnie od siebie, zgodnie twierdzą, że to, czego doświadczali po zażyciu tych roślin, uczyło ich na przykład wiedzy o innych roślinach, ponieważ w jakiś niepojęty dla nas, naszym racjonalnym umysłem sposób, oni otrzymywali informacje, co do czego służy, co jak stosować, później stosowali to w życiu przez tysiące lat i to działało. Trudno nam to dzisiaj w to uwierzyć, ale tak jest, rozumiesz? Więc to jest bardzo ciekawy wymiar. Armia amerykańska próbowała w latach 50. Robili takie na dużą skalę zakrojone badania z LSD, mając nadzieję, że dzięki LSD będą w stanie kontrolować umysły ludzi. Okazało się, że jest dokładnie odwrotnie.
że to jest substancja, która wyjmuje cię spod kontroli mentalnej, pod kontroli innych ludzi, ponieważ widzisz więcej. Ja po zażyciu LSD miałem niezwykłe doświadczenia zupełnie i jednym z tych doświadczeń było na przykład doświadczenie telepatii. Sprawdzalne. Na kim testowałeś? Słyszałem, co ludzie myślą. Słowo honoru. Mam nadzieję, że nie wziąłeś LSD teraz przed niczym. Nie. Żeby się tak w mojej głowie czytał. Nie wziąłem i nie wezmę raczej nigdy w życiu już, bo jest to kompletnie zbędne. Wiesz, to nie jest narkotyk w tym sensie, że to nie jest coś, co tak jak, wiesz, papierosy, czy alkohol, czy nawet zioło, czy cokolwiek, że jakby sobie, to jest część funkcjonowania twojego życia, bo nie jesteś w stanie funkcjonować z tymi substancjami psychodelicznymi na co dzień, ponieważ one, to jest zbyt wielki wstrząs, wiesz, to jest jednorazowe doświadczenie, które być może możesz powtórzyć, raz czy drugi, a that's it. Nie, bo ja się przestraszyłem, że będziesz mi teraz czytać w myślach tutaj. Nie. No dobrze, to widzę, że mógłbyś habilitację robić. W ogóle mnie to nie interesuje. Nie, to jest zbyt duże obciążenie jest, wiesz. Słuchaj, dziękuję ci serdecznie. Dziękuję ci bardzo. Nie porozmawialiśmy o moim biznesie, widzisz. Słuchaj, będzie okazja, wracasz. Trzymam kciuki za jesienne koncerty i za... Dziękuję bardzo. Nowe kawałki. A mogę tylko w jednym słowie nadmienić, w dwóch słowach nadmienić, że będę na jesieni wydawał bardzo ciekawe płyty winylowe, że niedługo, że w momencie, w którym ten program jest emitowany, to już najprawdopodobniej działa sklep internetowy z fajnym merchem. A to powiedz, to możemy tutaj, wiesz, jak się nazywa sklep? T-shop.pl, t.shop.pl. Tam twoje... Koszulki, płyty, różne, będziemy budować. Na razie startujemy, wiesz, tak skromnie, ale... Poproszę wydawcę, żeby w opisie odcinka było... Będą fajne, zaznaczone. Fajne płyty wyciągnięte z otchłani przeszłości na winyl. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję Tomek. Bardzo. To była Melina. Bardzo dziękuję, bardzo pozwól, że uczciwie. Dziękuję. Dobrego. Melina w SC Rock.